Świętość nie podnosi głosu, a na pewno nie rzuca się w oczy. Świętość ksiądz Józef Jankowski zdobywał małymi krokami, w codziennych doświadczeniach, poprzez wybory i rozpalane w sercu pragnienie Boga. Z listu do rodziny. Odkąd lepiej poznałem Boga i zrozumiałem, na czym polega doskonałość człowieka, zrodziło się w mojej duszy jedno pragnienie. Ukochania Boga jak najgoręcej. Pragnę posiąść miłość Boga nieprzeciętną, ale możliwie największą. Czego mógłbym jeszcze pragnąć poza miłością? Nic więcej, bo w tym jednym pragnieniu wszystko się zawiera. Wszystko inne przemija, a miłość tylko zostaje na wieki. O księdzu Józefie możemy mówić wiele. Jego życie wydawało się krótkie, przepełnione było miłością Boga i człowieka. To był swoisty bieg po świętość, bo czasu było mało. Ksiądz Józef mógłby dziś powiedzieć za świętym Pawłem: albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy. Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Józef Jankowski urodził się 17 listopada 1910 roku w miejscowości Czyczkowy na Pomorzu z rodziców Roberta i Michaliny z domu Pelbińskiej. Był drugim z kolei synem z 8 dzieci. Sakrament chrztu otrzymał 20 listopada 1910 roku w kościele parafialnym w Brusach. 24 września 1922 roku przystąpił do pierwszej Komunii Świętej. Dom rodzinny był dla niego pierwszą szkołą umiłowania Pana Boga i Maryi. Razem z rodzicami i rodzeństwem śpiewał godzinki, omawiał różaniec, odmawiał pacierz, brał udział w nabożeństwach. Po wspólnych modlitwach z rodziną w domu ojciec zwykł był całować stopy Chrystusa ukrzyżowanego, umieszczonego wysoko na komodzie. Dzieci Jankowskich otrzymały solidne wychowanie. Wdrażały się do oszczędności, do życia ubogiego, do świadczenia sobie wzajemnej posługi, do posłuszeństwa i pobożności. Z relacji sióstr i brata oraz osób, które dobrze znały Józefa, dowiadujemy się, że jako młodzieniec, a potem dorosły człowiek, był on średniego wzrostu, szczupłej budowy ciała, blondyn o błękitnych oczach. Od czasów gimnazjalnych nosił okulary. Zawsze pogodny, przeważnie lekko uśmiechnięty, robił wrażenie człowieka lekko onieśmielonego, a jednocześnie przystępnego. Głos miał metaliczny, lecz słaby. Sam zaliczał się do melancholijnego typu i uważał się za uczuciowca. Lubił muzykę, zwłaszcza śpiew gregoriański i poezję religijną. W ruchach był nieco powolny, choć nie pozbawiony żywotności, czego dowodem były zabawy śniegowe czy wyjazdy rowerowe. Na początku roku szkolnego 1924-1925 został przyjęty do Pallotyńskiego Gimnazjum w Suchara, gdzie funkcjonowały tylko dwie klasy. Dalszą naukę kontynuował w Wadowicach na Kopcu, w Kolegium Marianum. W roku 1927 Józef Jankowski miał trudne wakacje. W domu zastał ciężko chorą mamę. Choroba wiązała się z powikłaniami poporodowymi. Brata, który otrzymał chrzest z wody, Józek już nie zastał przy życiu. Podczas gdy inni członkowie rodziny Jankowskich wychodzili na pole do roboty, Józef czuwał przy matce, służąc jej jak tylko umiał, starając się pokrzepiać ją na duchu poprzez czytanie książek religijnych. Opieka nad chorą matką, która z poddaniem się woli Bożej znosiła swe cierpienia, była dla Józefa wyśmienitą szkołą życia apostolskiego, które w istocie swej opiera się na miłości i poświęceniu. Oprócz opieki nad mamą i w tym roku, jak w innych latach, rozpowszechniał książki, a zwłaszcza kalendarze Królowej Apostołów, wydawnictwa Księży Pallotynów. W wolnych chwilach wybierał się chętnie do lasu na grzyby i borówki, aby je później sprzedawać, by w ten sposób ulżyć rodzicom w pokrywaniu kosztów nauki. Swoje powołanie do wspólnoty Księży Pallotynów zawdzięczał również kalendarzowi Królowej Apostołów. W mroźny grudniowy wieczór 1923 roku do domu Jankowskich zapukał zelator księży Pallotynów, niejaki Józef Frymark z Kosobud. Przyniósł on kalendarz na rok 1924. Kalendarz przychodził w bardzo skromnej, szarej szacie graficznej, ale z okładki spoglądała Matka Bożej Miłości.
Poniżej zaś był umieszczony napis: obraz Najświętszych Serc i Jezusa i Maryi, przed którym zwykł się modlić codziennie wielebny Vincenty Pallotti. Ponad obrazkiem widniał wyjątek z Pisma Świętego wskazujący na potrzebę rozkrzewiania Królestwa Bożego na ziemi. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. A pod obrazem prośba: Królowo apostołów i wszyscy święci, proście Pana żniwa, aby przysłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym. Rozpoczęło się przeglądanie kalendarza, jego artykułów i obrazków. Między innymi rzucały się w oczy odbitki domu misyjnego księży Pallottinów na Kopcu oraz fotografie profesorów i uczniów domu misyjnego. Te właśnie obrazy najbardziej przykuwały uwagę młodego Józefa. Po skromnej wieczerzy ojciec polecał Józefowi, który z dzieci najlepiej czytał, aby usiadł bliżej lampy i przeczytał jakiś artykuł. Józef w pierwszej kolejności zabrał się do czytania o kongregacji misyjnej księży Pallottinów. Był to artykuł księdza Alojzego Majewskiego. To właśnie ten artykuł zainspirował młodego Józefa do wstąpienia do stowarzyszenia, ponieważ od lat słyszał on Boży głos w swoim sercu. Po przeczytaniu tego artykułu marzenia o kapłaństwie stały się jakby mniej nieosiągalne. W pierwszych dniach sierpnia 1929 roku, po ukończeniu 6 klasy gimnazjalnej, został przyjęty do nowicjatu w Ołtarzewie. Wielki wpływ na jego rozwój duchowy miała lektura Dzieje duszy świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Pociągała go jej mała droga, wyrażająca się w wielkiej miłości i ofiarności wobec Boga i ludzi. Nowicjusz Jankowski nie rzucał się w oczy. Moglibyśmy powiedzieć, że był bardzo przeciętny, a nazywano go Jaśkiem, od zdrobnienia nazwiska. Jednak pobyt w nowicjacie był dla niego ciężki. Nie zwierzał się z tego nikomu. Tylko najbliżsi koledzy mogli się domyślać, że przeżywa w tym czasie ciężkie chwile, próby i doświadczenia. Mistrz nowicjatu prowadził go twardą ręką. Wisiała nad nim niekiedy, jak to określił starszy kolega, czarna chmura siejąca błyskawice i gromy. Jankowski cierpiał z tego powodu wiele. Tym więcej, że dalszy pobyt u Pallottinów zdawał się wisieć na włosku. Największą pociechą w okresie nowicjatu były dla niego, poza chwilami spędzanymi przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, Dzieje duszy świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Znał je już od dawna, od pierwszych lat gimnazjalnych, ale właśnie w czasie nowicjatu stawały się mu jeszcze droższe i bliższe. Dzieje duszy studiował ustawicznie. W świętej Teresie znalazł siostrzaną duszę. To też pod jej wpływem pogłębiał w doświadczeniach oddanie się Bogu, najlepszemu Ojcu, skłaniał się do pokory i dziecięcej ufności, zdawał się na wolę Bożą, słowem wszedł na drogę dziecięctwa Bożego, drogę świętej Tereski, która odtąd stała się dla niego nieodłączną towarzyszką na całe życie. Po nowicjacie wrócił do Wadowic, na Kopiec, aby ukończyć gimnazjum. Nauka nie szła mu zbyt gładko, lecz braki nadrabiał wielką pilnością. Miał nawet pewne obawy, czy uda mu się zdobyć świadectwo dojrzałości i czy przełożeni dopuszczą go do złożenia profesji. W maju 1931 roku dzieli się swoimi wątpliwościami w liście do siostry. Ton listu jest pogodny i zrównoważony. Nasze wakacje będą zależały od woli księdza prowincjała. Prawdopodobnie nie przyjadę po złożeniu profesji w dniu 15 sierpnia. Jeśli nie zdam matury albo co innego stanie na przeszkodzie, a przełożeni zadecydują, że nie mogę być w stowarzyszeniu, to mógłbym przyjechać prędzej, ale bez sutanny. Mój przyjazd, co prawda, byłby w takim razie smutny, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Mimo tremy Józef Jankowski złożył egzamin dojrzałości. Przełożeni nie mieli żadnych zastrzeżeń co do dopuszczenia go do pierwszej profesji. Akt oddania się Bogu w stowarzyszeniu złożył w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej 15 sierpnia 1931 roku w Wadowicach, odprawiwszy uprzednio 6-dniowe rekolekcje. Po złożeniu świadectwa dojrzałości i profesji rozpoczął pierwszy rok studiów filozoficznych. W jednym ze swoich listów do rodziny napisał: bardzo mi się podoba na filozofii. Staram się jak najskrupulatniej wykorzystać czas na naukę, bo czas już nie wraca. A ksiądz powinien mieć duży zasób wiedzy, zwłaszcza w obecnych czasach, i dużo łask wypraszać sobie u Boga, w czym proszę mi pomagać modlitwą. Także w życiu duchowym stawiał sobie wysokie wymagania. Walczył ze swymi wadami i starał się zdobywać cnoty, pobożności, służby i pracowitości.
Studia filozoficzne odbywały się m.in. na Kopcu. Był to pierwszy kurs filozoficzny naszego błogosławionego. W tym kursie miał 20 kolegów. Program nauki był przeładowany. Przerabiano logikę, krytykę, ontologię, etykę ogólną, historię, filozofię, a poza tym patrologię i język hebrajski. Oprócz nauki mam obowiązek zakrystiana, opowiada swemu bratu. Jest to obowiązek trudny i odpowiedzialny. Najwięcej roboty jest z kwiatami. Czasem ich nie ma, a gdy są, nie zawsze przypadają do gustu. A ja chciałbym widzieć ołtarze. Jest ich 4, tak ozdobione, żeby i mnie się podobały i zadowoliły także oczy innych. Praca w zakrystii pochłania też wiele czasu potrzebnego na naukę, ale nie dbam o to. Zyskuję bowiem w zamian rzeczy, które mają większą wartość. I wy w domu również z tego korzystajcie, gdyż mogę wysłuchać więcej mszy świętych na waszą intencję. Zaiste dobrze jest mieszkać z Chrystusem pod jednym dachem. Drugi rok studiów filozoficznych odbywał w Sucharach. Przez cały czas studiów utrzymywał ścisły kontakt z rodziną. W ciągu swojego życia Józef Jankowski był dobrym i kochającym synem i bratem. Do rodziny pisywał przeciętnie raz w miesiącu. Zdawał relacje ze swego życia, troszcząc się także o życie doczesne i duchowe swoich najbliższych. Materiału filozoficznego do nauki jest dużo, ale jest bardziej zajmujący niż zeszłego roku. Z filozofii spekulatywnej, pisze w liście do brata, przerobiliśmy już kosmologię i część psychologii, a pozostaje jeszcze teodycea, czyli nauka o Bogu. Robię dużo notatek z pedagogiki. Przedmiot to dla mnie bardzo zajmujący. Uczenie się należy do rzeczy przyjemnych, jeśli się kocha naukę i nie ma pracy ponad siły. W związku z wykładami z pedagogiki, Jankowski, podobnie jak inni klerycy, musiał przeprowadzić w szkole powszechnej pokazową lekcję religii. Dnia 6 lutego prowadziłem pierwszą lekcję w szkole ludowej. Ksiądz profesor kilka razy skreślał moje opracowanie tej lekcji, tak że dopiero ostatniego dnia je skończyłem. Stąd nie byłem przygotowany tak, jak sobie uplanowałem. Mimo to lekcja poszła dobrze. Miałem wykład o sakramencie pokuty. W sobotę będzie 25 bystrych obserwatorów, żeby mi uchybienia wytknąć. Ale na pocieszenie swoje mogę powiedzieć, że to się i moim poprzednikom, też nowicjuszom w tej roli, zdarzało. W trosce o dobra duchowe swojej rodziny zachęcił ich do intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego. Myśl ta nasunęła mu się z okazji obchodzonego wtedy roku jubileuszowego na pamiątkę odkupienia świata. Leży tu u mnie obraz, który chcę wam posłać i dlatego chcę wam dać parę wskazówek. Możecie go oprawić w ramki i zawiesić w izbie. Najodpowiedniejszym miejscem wydaje mi się to, gdzie wisi zwierciadło. Ponieważ zaś jest to obraz Najświętszego Serca Jezusa, moglibyście poświęcić się jako rodzina Najświętszemu Sercu. Dobrze byłoby uczynić to w dniu 6 kwietnia. Po ukończeniu filozofii odbywał studia teologiczne, 3 lata w Sucharach i 1 rok w Ołtarzewie. Nauka nie przyćmiewała mu dążenia do świętości. Pisał do swej matki: chcę dążyć do wielkiej świętości i kochać Boga nade wszystko, ale równocześnie chcę być zapomnianym. 10 maja 1933 roku otrzymał tonsurę i święcenia niższe z rąk księdza kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, zaś 5 maja 1935 roku subdiakonat, a 5 lipca tegoż roku diakonat. Przed święceniami kapłańskimi w liście z 23 lipca 1936 roku wypowiedział swoją bezgraniczną ufność wobec Boga, głęboką wdzięczność wobec rodziców oraz pragnienie miłowania Boga ponad życie i pozostania Jego wielkim apostołem. 2 sierpnia 1936 roku w Sucharach otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa gnieźnieńskiego Antoniego Laubica, a 5 sierpnia w kościele parafialnym w Brusach odprawił mszę świętą prymicyjną. Parafianie wzięli udział w uroczystościach. Po wakacjach ksiądz Jankowski jeszcze przez rok studiował teologię w Ołtarzewie oraz opiekował się krucjatą eucharystyczną. W stowarzyszeniu czuł się także jak w rodzinie. Brał udział w imprezach, które urządzali jego koledzy, a więc w akademiach, przedstawieniach, chórze, orkiestrze oraz w różnych związkach samowychowawczych na terenie seminarium duchownego. Dla kolegów był dobrym przyjacielem. Miał w sobie coś, jak mówił jeden z nich, co nakazywało zachowywać się wobec niego z szacunkiem. Stowarzyszeniu zawdzięczał możliwość kształcenia oraz było to miejsce, w którym mógł przygotować się do kapłaństwa i zrealizować powołanie.
Po całkowitym ukończeniu studiów seminaryjnych został przydzielony do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w Ołtarzewie i okolicy. Głosił kazania niedzielne dla dzieci, opiekował się postulatami oraz biblioteką. Często wyjeżdżał do okolicznych parafii, aby spowiadać. W końcu stycznia 1939 roku został sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom. Gdy w 1939 roku wybuchła wojna i front zbliżał się do Ołtarzewa, postanowiono, że wszyscy mieszkańcy seminarium duchownego przeniosą się do domów pallotyńskich na wschodnich krańcach Polski. 7 września księża profesorowie i klerycy wyruszyli za Wisłę. W Ołtarzewie pozostał jedynie ksiądz Jankowski i kilku braci. Zostali dobrowolni. Ksiądz Józef Jankowski polecił zawiesić na szczycie domu obraz Matki Bożej Miłości. Takie działanie księdza Józefa było aktem ogromnej odwagi, ale i wiary w Bożą miłość oraz opiekę Matki Najświętszej. Coraz więcej ludzi uciekających przed działaniami wojennymi zatrzymywało się w gmachu seminaryjnym. Ksiądz Józef nikomu nie odmawiał schronienia i żywności. Nawet w czasie największego zagrożenia odprawiał mszę świętą w kaplicy, spowiadał, pomagał wzbudzać akt żalu doskonałego, rozgrzeszał, udzielał komunii świętej i pokrzepiał. Gdy na polach w pobliżu domu seminaryjnego toczyła się walka, ksiądz Józef spieszył, aby zaopatrzyć ciężko rannych, narażając przy tym swoje życie. W połowie września do domu seminaryjnego wkroczyli żołnierze niemieccy. Kobiety i dzieci wywieziono. Pozwolono zostać tylko księdzu Józefowi jako dozorcy i opiekunowi chorych. Seminarium zamieniono w szpital wojenny. Po odejściu Niemców do domu przyjęto kleryków z innych diecezji i zgromadzeń zakonnych. Dom się wypełnił. Było w nim ponad 100 osób. Ksiądz Józef starał się dla wszystkich o pożywienie, także o ogrzanie domu, co było wielkim problemem. Nie zaniedbywał także ubogich. Podejmował prace duszpasterskie, m.in. słuchał spowiedzi, odprawiał mszę świętą oraz głosił kazania. Klerycy cenili go jako dobrego spowiednika. Ksiądz Jankowski wielką wagę przywiązywał do kierownictwa duchowego. 31 marca 1941 roku ksiądz Józef został wybrany mistrzem nowicjatu dla kleryków i braci. Był zaskoczony nominacją. Był także przekonany, że nigdy nie dojdzie do jej spełnienia. Jestem przekonany, mówił, że stanie się coś i że magistrem nie będę. I rzeczywiście tak się stało. 16 maja 1941 roku do Ołtarzewa z Warszawy przyjechało gestapo. Rozpoczęły się wielogodzinne przesłuchania. Na ich skutek ksiądz Józef Jankowski oraz jego 8 współbraci zostali aresztowani i trafili na warszawski Pawiak. W czasie przesłuchań ksiądz Józef był opanowany i spokojny. Gdy go wyprowadzano, powiedział do bliżej stojących: do widzenia w niebie. Zarówno w czasie przesłuchań w Ołtarzewie, jak i w więzieniu na Pawiaku brał na siebie całą odpowiedzialność za ewentualny powód aresztowania, chcąc w ten sposób uratować współbraci od aresztowania, a uwięzionych uwolnić. Nawet sami gestapowcy byli zdziwieni taką postawą księdza. W więzieniu był okrutnie bity. Mimo to w kartce do współbraci napisał: jestem szczęśliwy. 28 maja 1941 roku ksiądz Józef Jankowski został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jechał dokładnie tym samym transportem, co ojciec Maksymilian Kolbe, franciszkanin z Niepokalanowa. Z Oświęcimia napisał 6 listów do swojej matki, w których uspokajał rodzinę co do stanu swojego zdrowia i prosił o modlitwę oraz pomoc materialną dla siebie i swoich współbraci. Ciężkie warunki obozowe przekraczały wytrzymałość jego wątłego organizmu, co było przyczyną, że w październiku 1941 roku zakończył życie. Przeszedł drogę krzyżową jak wielu innych więźniów, a jako kapłan katolicki był szczególnie prześladowany, poniżany i torturowany. Został zamordowany z nienawiści do wiary i kapłaństwa Chrystusowego. Ksiądz Konrad Szweda w swoich wspomnieniach z obozu pisze: ksiądz Jankowski został na wpół zabity przez krwawego krota. Kapo, komanda pracy, babice. Następnego dnia już nie żył. W roku aresztowania i śmierci miał zaledwie 31 lat, w tym 5 lat kapłaństwa. Przy święceniach kapłańskich ksiądz Jankowski postanowił składać ofiarę z siebie, bo jak mawiał, ofiara rodzi miłość. On zaś niczego nie pragnął poza miłością. Bóg zażądał od niego wielkiej ofiary z życia w brutalnych okolicznościach. On zaś tę ofiarę złożył z godnością.
z zaufaniem wypowiedział Bogu amen. Chcę zdobyć dla Boga wiele, wiele dusz. Chcę być wielkim apostołem, ale to jest możliwe tylko przy wielkiej miłości Boga. Nie zadowala mnie być drugim Chrystusem tylko podczas mszy świętej. Chcę nim być zawsze. Ale to możliwe będzie, gdy będę kochał Boga nade wszystko miłością doskonałą. Pragnę kochać Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej i wielkiej miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat. Jeżeli mi Pan Bóg tego daru w ciągu życia nie użyczy, ufam, że mi go da przy śmierci, byleby tylko pragnienie tego nigdy nie przygasło, ale stale wzrastało.